Serdecznie witam, Bartek Łukaszewski. Znajdujemy się w okolicach Klubu Młodzieżowego Alternatywa i właśnie dlatego Alternatywa w działaniu wita wszystkich zainteresowanych. Co robimy, czym się zajmujemy, a działamy od maja 2014 roku. Murale to widzicie na zewnątrz, a żeby przekonać się o tym, co robimy dalej, co jeszcze jest ciekawe, jeśli chodzi o działania klubu i w jakim działaniu można tą alternatywę zobaczyć, zapraszamy. Jesteśmy wewnątrz, jesteśmy w sali spotkań w klubie młodzieżowym. Dlaczego alternatywa? Dlaczego taka nazwa i dlaczego uważamy, że szalenie ważne jest działanie i dlaczego alternatywa w działaniu? Otóż na zewnątrz widzieliście wiele ciekawych rzeczy, ale jak dobrze wiemy, na ulicach i na ulicach Bemowa, szczególnie Jelonek, Nowego Bemowa, nie dzieją się tylko rzeczy pozytywne. Uważamy, że niezależnie od tego, jakie rzeczy się dzieją, niezależnie od tego, kto w tym uczestniczy, to każdy młody człowiek powinien mieć możliwość rozwoju. Możliwość rozwoju, ale taką, która będzie zgodna z jego zainteresowaniami. Tutaj dzieje się masa rzeczy, o tym, jakie rzeczy mają miejsce, opowie Filip, który jest u nas wolontariuszem, który realizuje również swoje działania. Więc ja się nazywam Filip, jestem wolontariuszem w Klubie Młodzieżowym Alternatywa. No i tak jak Bartek wspomniał, jesteśmy w sali spotkań. Myślę, że od tego będzie najlepiej zacząć. Są to spotkania pokolenia własnych ścieżek głównie, które pozwalają młodym ludziom jakby pracować nad swoimi wartościami związanymi z patriotyzmem. Mamy spotkania właśnie z ludźmi biorącymi czynny udział w walkach, raczej ludźmi, którzy brali
Poza tym mamy też zajęcia sportowe, które naprawdę na szeroko pozwalają ludziom się rozwijać, bo poza street workoutem są sztuki walki. Bardzo często i na piłkę nożną chodzimy, więc jest tutaj strasznie dużo ciekawych rzeczy, które można robić. Mamy również też studio nagraniowe, w którym młodzi, nie tylko młodzi, dojrzewający ludzie próbują swoich sił i jakby też realizują swoje pasje, co pozwala ich jakby angażować później jeszcze w jakieś działania związane z rozwojem tego miejsca, jak i też właśnie z nieangażowaniem się w jakieś złe działania właśnie na ulicach Bemowa, Nowego Bemowa, Jelonek, Górc. Oprócz tego, o czym powiedział Filip, warto jeszcze dodać, że odbywają się też zajęcia kulinarne, które akurat nie są specjalnie angażujące dla mnie, ale ogromnie cieszę się, że jest wiele osób, które również jeśli chodzi o kulinaria mogą się angażować, mogą się spełniać. To tak jak powiedziałem, w zależności od zainteresowań każdej z osób. Jeśli chodzi o działania w tym roku, od początku roku w klubie było około 150 osób. Studio nagrań, o którym Filip wspomniał bardzo skromnie, dlatego że jest też jednym z młodych raperów, który nie tyle próbuje swoich sił w studiu, co zaraz będzie wydawał już swój pierwszy materiał. To studio nagrań jest też jednym z ważnych miejsc, jeśli chodzi o możliwość ekspresji, o możliwość wyrażenia tego, co w cudzysłowie siedzi w głowach młodych ludzi. Wychodzimy na zewnątrz również i właściwie nasze programy będą programami po części tu, po części na zewnątrz, dlatego że bierzemy udział w szeregu imprez, czy są to imprezy w ramach współpracy z wydziałami Urzędu Dzielnicy Bemowo, czy też są to imprezy, które organizujemy, współorganizujemy, czy też jesteśmy partnerami, niezależnie od tego, gramy koncerty w tym roku od, o ile pamiętam, maja, zagraliśmy już kilka koncertów, 6 albo 7, nie pamiętam dokładnie, staramy się organizować wszelkie działania, animować przestrzeń miejską, także możecie nas spotkać w Parku Górczewska, możecie nas spotkać w wielu miejscach, nie tylko w jednej dzielnicy. Ostatnio byliśmy w sobotę byliśmy na Polach Mokotowskich, na Dniach Europejskich, tam też graliśmy koncert, mieliśmy swoje stanowisko. Zapraszamy na kolejny, najbliższy koncert i najbliższe wydarzenie 24 września na terenie parafii Matki Bożej Królowej Aniołów. Znany piknik Bemowo z Aniołami, tam będziemy też grali koncert. Właśnie się znajdujemy już w studiu, które jest częścią klubu młodzieżowego Alternatywa. Ja osobiście tutaj jestem i od strony komputera, od strony realizacji, i od strony mikrofonu, ponieważ właśnie sam niedługo kończę swój projekt, jak już Bartek wcześniej wspomniał. Związany z tym miejscem jestem od roku, jakoś mniej więcej rok teraz minął. Co mogę powiedzieć na ten temat ciekawego? No, jestem właśnie z Bemowa, tutaj z okolic. Przychodzenie tutaj daje mi bardzo dużo jakby takiego samorozwoju, ponieważ poza tym, że niektórzy ludzie doradzają mi w niektórych kwestiach, nie tylko muzycznych, życiowych, no to sam też pewne spostrzeżenie jestem w stanie zobaczyć niektóre rzeczy z perspektywy czasu, kiedy odpalamy na przykład jakieś stare projekty i słyszymy sami siebie sprzed jakichś tam kilku miesięcy swoje myśli, jakby to, co przelewaliśmy na papier przysłowiowo. No i bardzo to jest takie kształcące, kiedy człowiek jakby nie musi swoich emocji tłumić w sobie, tylko znajduje jakiś sposób, żeby sobie z tym radzić, i jest to jak najbardziej pozytywny sposób, kiedy po prostu staję przed mikrofonem i to, co mam w głowie, wychodzi ze mnie, niż jakbym miał gdzieś po ulicach się kręcić i nie wiem, jakiś bujek szukać, coś takiego w tym stylu. No, byłoby to po prostu mało ambitne moim zdaniem. No i niezbyt kształcące. No tak, rozwój. Sostenio di una fede, wsparcie naszą siłą. Never walk alone, na wątpliwości wyłącz.
walczyć, nie umierać, a stać na dachu bloku tylko po to, żeby poczuć wiatr. Wewnętrzny spokój, brat, popatrz, mocno stań na nogach znów. Jak nie będziesz mógł chodzić, to się nauczysz od nowa tu. Liczy się wola, a o finisz nie pytaj. Marciare, per non marcire, per la dignita. Nigdy nie będziesz szedł sam za ster, złapij już głową. Efekty przyjdą z czasem, tu mogę ci dać słowo. Na to program non stop, wciąż błyszczę tą formą. Progres jest tu normą, spytaj byle kogo. I pytają skąd mi się te wersy biorą. Lata trenowania, skilli w końcu dały owoc. Więc nie rezygnuj nigdy, tylko idź przed siebie prosto. Łatwo nie będzie, lecz znajdą się tacy, co pomogą. Dobre ósemki, żadne bajadery. Tak się kupi się przekaz szczery, zawsze bez schemy. Sorry, bo żyjemy, nigdy samemu nie chodzę. Zawsze głowa do góry, się nie patrzy na podłogę. Lecę, tak jest stylem, co cię ostrugniecie. Z ziomeczkiem na ławce siedzę, no jestem sam przecież. Jeszcze raz powtórzę, nigdy nie będziesz szedł sam. Wkleił to na bici chłopak z Żoliborskiej Bramki. Nigdy nie będziesz szedł sam, niczym powstanie z Warszawy. W moim życiu nie widnieje, na szczęście już żaden nawyk. Pytasz się, czy pójdę z tobą? Powiem, nie ma sprawy. Prosto po wyznaczone cele, nie ma opcji, nie dam rady. Czasem zdarza mi się potknąć droga nowych wrażeń. Stawia życie mi wyzwania, spełniam je za każdym razem. A co gdybym chodził sam? Nie zawracam sobie głowy. Patrzę, co przede mną, co do zmiany nie ma mowy. Nigdy, zapamiętaj, nigdy, zawsze ktoś się znajdzie. Nawet podczas rywalizacji znajdziesz wartościowy wspólnej walce. Niekoniecznie w wojennej marynarce, lecz w najgłębszych sprawach, będąc wśród najbliższych. Zrozumiesz odpowiednie znaczenie słowa, zabawa nie należy tworzyć dobra kosztem szczęścia pozostałej reszty nie dostek. Odnajdź sposób na siebie, swoje miejsce, swój własny złoty środek, prosty przekaz. Trudno zrobić, czy posiadasz jakiś pomysł, racjonalizm. Razem patrią, pozwolą nam wyniszczyć ten negatywny, chory egoizm. Jak wielką siłę masz, by żyć, by trwać. Już więcej nie będziesz sam. Wyciągam swoją dłoń, bo dziś... Jesteśmy w sali grafiki, tutaj razem z instruktorem, razem z Mariuszem, pseudonim Skucha. Osoby, które są zainteresowane, mogą nauczyć się podstaw zarówno plastycznych, jak i podstaw graffiti, street artu. Robimy szablony, projektujemy okładki płyt i teraz zaprezentuję jedną z tych okładek. Chociażby, proszę bardzo, Podwórkowi Gracze, to jest jedna z ostatnich płyt, która wyszła. Zapraszamy na Klub Młodzieżowy Alternatywa na Facebooku i tam możecie zobaczyć, w jaki sposób też tą płytę można otrzymać. Co więcej, z takich prac przykładowych, proszę bardzo, to praca Patrycji, która została tutaj wykonana jakiś czas temu na zajęcia graffiti. No i co więcej, a jeśli chodzi o szablony, chociażby proszę bardzo, taki szablon, ten szablon akurat z elementem patriotycznym, Armia Krajowa, oddam głos Filipowi. Filip jest też zaangażowany w tworzenie szablonów i powie kilka słów o street arcie. Właśnie wspominając o szablonach i o tym, jak wygląda cała kwestia podczas jakichś naszych wypadów w teren, kiedy na jakichś imprezach właśnie wykonujemy takie szablony, głównie są to symbole patriotyczne. No i jestem w sumie w szoku, jak pozytywnie jest to odbierane przez ludzi, ponieważ kiedy tylko rozkładamy się z szablonami, momentalnie jest bardzo dużo i młodych dzieci, i starszych osób, które chętnie taki szablon sobie przygotują razem z nami, my to wszystkim rozdajemy, także zawsze chętnie zapraszam, żeby podejść i wykonać z nami taki szablon. Można sobie potem w domu powiesić, nie wiem, zabrać ze sobą. Jest strasznie dużo osób, które są zainteresowane czymś takim. Jest to głównie właśnie przygotowywane przez tutaj Mariusza i przez ludzi, którzy chodzą na jego zajęcia. I w sumie, żeby przyjść na takie zajęcia, poza chęciami nie trzeba mieć jakichś super umiejętności, ponieważ no, wszyscy tutaj jesteśmy po to, żeby się czegoś uczyć. Nie po to, żeby się oceniać. Jest już do przetrwania w dzisiejszych czasach, ciężkich czasach bez zasad, bo ludzi wciąż rządzi kasa. Jak dla mnie to oparcie w bliskich osobach paru. Wiem, że sam nie zostanę, choćby przypał i bez palu. Więc posłuchaj tego ziomuś, to życiowa nauka. Wspieraj swoich ludzi, tak by nie wyszła muka. A w zamian prawo masz oczekiwać tak samo. Zrozum prawdę wprost do siebie w paru wersach pisane. Pomocnych dłoni nie zabraknie, wsparcie ramię w ramię. Gramy o lepsze jutro, the street, styl, flow i beat. Muzyka daje wolność mi, nie zapominam o was. Pełno energii w blokach, jeśli kochasz to tak jak ja. Nie bądź leniwy,
dobry deal. Wzór zbitych odbij się od na ulicy trampoliny. Cudowna historia. Każdy kto ma olej w głowie i jest w miarę normalny, to przeglądam te słowa, bo to nie jest przekaz marny. Nieistotnie normalny, lecz zbytnio niebanalny, 100% oryginalny i dla swoich lojalny. Często nieobliczalny, gdyż pod widzę na twarzy, zanim zaczniesz słyszeć fermy, lepiej przemyśl to dwa razy. To podziemie, to ulica, nigdy nie będziesz szedł sam, jeśli jesteś dobry dzieciak i zasady w sercu masz. Ręce w górę jak Galata w Istambule, pieśni chórem znoszą się nad Liverpoolem. To nie kwestia tego, czy jesteś hulsem, ale spojrzenia szerszego, poza własną grupę. Miałem sen, świadome społeczeństwo, tam to piewców prawdy, tu jak na lekarstwo. Podam ci rękę, jak chcesz iść ze mną, zgrany kolektyw zapewni wygraną. Żeby się wszystko dobrze ułożyło, musi się coś zmieniać. Nie jest łatwo, ciężko jest się pozbierać, bo od czego jest przyjaciel, jego znasz od wielu lat. Przecież to on zawsze ci pomagał i pomagać będzie wstać. Za każdym razem możesz mu ufać, gadać o każdym temacie. Choćby nie wiem, co się stało, zawsze razem się trzymacie i macie w sobie te wsparcie. Alternatywa, tu pomoc na dłoń na starcie. Bo twój czas, ty wiesz, jak wielką siłę masz, by żyć, by trwać. Już więcej nie będziesz sam. Wyciągam swoją dłoń, bo dziś. Do klubu zapraszamy wszystkie osoby w wieku 13-22 lata, ale trzeba jasno powiedzieć, że ten przedział nie jest aż tak sztywny. Jeśli są osoby powyżej 22 roku życia szczególnie zainteresowane pewnymi wycinkami naszej działalności, zapraszamy. Oczywiście nie będą miały wszystkich możliwości, jeśli chodzi o działanie, ale zapraszamy i na pewno można skorzystać. Podobnie jeśli chodzi o osoby poniżej 13 roku życia. W sytuacji, kiedy jesteśmy zaangażowani na polu takich kwestii jak hip-hop, jak działalność patriotyczna, zaangażowanie społeczne, graffiti, street art, sporty walki, MMA i tak dalej, czy też również street workout i inne aktywności sportowe, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że młodzi poniżej 13 roku życia, uczniowie jeszcze podstawówki, nie wszystko mogą odpowiednio zrozumieć, ale jeśli są bardzo zainteresowani, to też zapraszamy i na pewno w określonych warsztatach będą mogli wziąć udział. Od klubu, tak jak powiedziałem już w klubie od lutego, tak jak powiedziałem już wcześniej, było około 150 osób w tym roku, natomiast nasza stała grupa zajęciowa, stała grupa podopiecznych czy uczestników, to w zależności od tego, jak chcemy to określać, bo tutaj zaciera się granica, kiedy zobaczycie nas w działaniu, trudno jest naprawdę zauważyć, kto jest po stronie kadry, kto jest wolontariuszem, kto jest uczestnikiem. To jest około 35-40 osób stale, cyklicznie uczestniczących w naszych działaniach. I teraz kilka słów o tym, co zobaczycie w przyszłości, czyli w kolejnych odcinkach, w kolejnych programach. Na początku na pewno będziemy chcieli głębiej, ściślej, precyzyjniej zaprezentować to, co robimy tutaj na spotkaniach, ale to już na pewno było prezentowane i Telewizja Górczewska też pomagała nam w promocji projektu Pokolenie Własnych Ścieżek. Zaprosimy do studia nagrań, zaprosimy na treningi street workoutu, zaprosimy na treningi sportów walki, zaprosimy na warsztaty graffiti i przede wszystkim, co jest najważniejsze, będziemy się starali również odpowiadać na pytania bardzo kontrowersyjne. Czy muzyka rapowa to jest muzyka zawsze związana z używkami, zawsze związana z tak zwaną ciemną stroną, czy ma swoje pozytywy? Czy sporty walki są tylko niebezpieczne, czy można wykorzystywać je rozwojowo? Czy graffiti to tylko wandalizm, czy jednak street art i graffiti można wykorzystywać bardzo pozytywnie i rewitalizować przestrzeń miejską, upiększać miejską przestrzeń i z szarych bloków robić dzieła sztuki? Na takie pytania będziemy odpowiadać, czyli będziemy wchodzić bardzo jasno, po pierwsze w zainteresowania młodzieży, w zainteresowania wasze, w to, co was interesuje, ale również odpowiadać na pytanie, czy to zawsze musi być źle postrzegane przez społeczeństwo, przez otoczenie, przez osiedle, przez dorosłych, przez starsze osoby. My staramy się prezentować tą pozytywną stronę i o tym będziemy mówić.